Pani rzecznik, czas bardzo szybko leci. Pamiętam, jakiś czas temu otwieraliśmy tutaj przepiękną wystawę malarską, która prezentowała piękno ziemi wałbrzyskiej. Dzisiaj nadszedł czas, kiedy tak naprawdę koniec tego turu, tej wystawy, która zwiedziła całą ziemię wałbrzyską, cały powiat wałbrzyski. Kończymy wernisażem w Zamku Grodno. Rzeczywiście to już rok upłynął od momentu rozpoczęcia inauguracji tej wystawy. Inicjatorami, pomysłodawcami wystawy był pan starosta Krzysztof Kwiatkowski i prezes Związku Artystów Polskich Oddziału Dolnośląskiego, pan Piotr Pawlicki. Postanowili zaprezentować wrażliwość osób zajmujących się na co dzień malarstwem i sposób ich patrzenia na ziemię wałbrzyską. Wszyscy wiemy, my, którzy tu mieszkamy, że ziemia wałbrzyska jest przepiękna, a ci ludzie posiadający wyjątkowy talent potrafią uchwycić te szczególne momenty i szczególne piękno naszych terenów dla potomnych tak naprawdę, zachować tą chwilę. Wystawa, otwarcie wystawy miało miejsce w starostwie powiatowym, a wystawa rzeczywiście objechała wszystkie 8 gmin powiatu wałbrzyskiego. Trwało to tak długo ze względu na panującą pandemię. W niektórych gminach powtórzona została wystawa stacjonarnie, kiedy już zniesiony został lockdown. Wcześniej była tylko i wyłącznie dostępna w wersji internetowej. No i teraz czas na podsumowanie. Wernisaż kończący wystawę na Zamku Grodno. Gościmy w wyjątkowym miejscu z tego względu, że Zamek Grodno był też tematem malarskich pomysłów naszych artystów. Dodatkowym takim walorem tej wystawy jest to, że pięknie nam się wpisała zupełnie przypadkiem w inne zadanie. Pani dyrektor Regina Marciniak, dyrektor Powiatowej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, w okresie lockdownu rozpisała konkurs dla dzieci na bajkę pocieszajkę z racji tego, że dzieci źle znosiły izolację społeczną. No i wykazały się z kolei kunsztem literackim. Napisały bajki dla swoich rówieśników. Bajki miały za zadanie, no może nie tylko pocieszyć dzieci w tym okresie pandemii, no ale my wszyscy wiemy, że dzieci są niesamowitymi obserwatorami, widzą więcej niż nam dorosłym się wydaje i to, co widzą, zapisały w przecudownych bajkach. My wszystkie bajki laureatów zebraliśmy w broszurkę. Dzieci piszą bajki dzieciom. Broszura jest ilustrowana właśnie obrazami malarzy, których prace wystawiane są na wystawie. Ja myślę, że nasze bajki można w ogóle przeczytać na stronie poradni, do czego zachęcam, bo są niesamowite. To w jaki sposób dzieci patrzą na świat i ile one tak naprawdę widzą, jak to rozumieją, jest warte zapoznania się ze strony nas, dorosłych. Na wernisażu zaprezentowane prace, omówione szczegółowo przez pana Piotra Pawlickiego odnośnie techniki pracy, no i w ogóle działalności Dolnośląskiego Oddziału Związku Artystów Polskich, a na koniec wszystko okraszone elementem muzycznym, tak żeby wszystkim było przyjemnie.